Dzień dobry. Zaprosiłem na spotkanie dzisiaj Marcina Kowalczyka. Część osób już go zna, ponieważ był u mnie kilka razy i na kanale na YouTubie i nie tylko. Zaprosiłem Marcina z kilku powodów. Dzień dobry. No hej. Dlatego między innymi, że nie było w piątek żadnego nagrania. Jeszcze kamerkę ustawię, chyba troszkę niżej będzie lepiej. O, tak chyba ładnie wygląda. Zaprosiłem Marcina z tego powodu, że męczyłem go, przyznaję, od 3 lat. Zaraz powiem do czego, bo może najpierw jeszcze powiem, kim jest Marcin, bo wiemy, że wiele osób może nie wie, kim jest Marcin. A Marcin jest 14-krotnym rekordzistą świata w technikach pamięciowych i to, co tak jak jedni pakują na siłowni, tak, to Marcin pakuje głowę. I będzie o tym też dzisiaj opowiadać, ale my się poznaliśmy już chyba z 5 lat temu. Poznaliśmy się wiele lat temu i od początku Marcina nagabywałem do tego, żeby to, co on umie, żeby w jakiś sposób to podał innym, jak to robić, żeby właśnie pakować ten umysł. Marcin, i powiedz, co jest tego efektem? No co, efektem tego przede wszystkim są te rekordy, bo ja personalnie robiłem to dla sportu i hobbystycznie, ale faktem jest taki, że na zawodach w zapamiętywaniu na czas my pracujemy nad tymi technikami, które potem ludzie używają do czegokolwiek innego sobie zapragną. I efektem tego, że Jacek mnie nagabywał przez tyle lat, jest to. To może ja powiem, co to jest, bo ja wiem, że wielu osobom się nie chce uczyć. Jest to całkiem normalne, bo mi się też nie chce uczyć, ale o to właśnie chodzi, że to, co Marcin robi, to są techniki, dzięki którym czy to nauka języków obcych, czy to pamiętanie nawet imion, twarzy, czy nawet kwestia koncentracji, czyli te wszystkie rzeczy, które decydują o tym, że wiesz więcej, czy że umiesz więcej, czy po prostu ludzie cię mają za mądrego. A to nie chodzi o to, że ty jesteś mądry, tylko że ty po prostu jesteś oczytany nawet. Pamiętasz wiele faktów i podczas rozmowy nawet sobie wyobraź, jakby to było, jakbyś pamiętał, nie wiem, czy jest jakaś encyklopedia kawałów czy dowcipów, gdybyś pamiętał całą encyklopedię dowcipów i wychodzisz na jakąkolwiek imprezę, jesteś po prostu królem. Czy z tej książki można się tego nauczyć? Powiedz. Znaczy, z tej książki możecie się nauczyć, jak zapamiętywać w zasadzie cokolwiek sobie człowiek zapragnie. Ja się tam skupiam i na tym, co robimy na zawodach, i na tym, co ludzie chcą dla siebie potrzebują. Języki obce są bardzo mocno omówione. Jak zapamiętywać na przykład definicje z biologii jest tam omówione. Jak nauczyć się wiersza na pamięć, gdzie w zasadzie te umiejętności wszystkie, one się przekładają potem na nauczenie się czegokolwiek innego sobie człowiek zapragnie. Czyli można je wykorzystać gdziekolwiek się chce. Wszędzie, gdzie w każdym razie trzeba coś pamiętać. Dowcipy też. Okej, okay. Książka jest napisana, proszę bardzo, 182 strony, o ile pamiętam, kawał wiedzy. I ponieważ teraz w sklepach są rozmaite promocje, stwierdziliśmy, że też takie coś zrobimy. To może ja jeszcze pokażę spis treści. Proszę bardzo, spis treści. Aha, tylko na Facebooku pewnie będzie odwrotnie. Czyli tak, jak działa pamięć, zapamiętywanie listy słów, twoja kolej, pałac pamięci, imiona i twarze, moje skojarzenia do imion, języki obce, język włoski, hiszpański, to pewnie niemiecki jest, to der, die, das, tak? Systemy pamięciowe, cyfry, koncentracja, zarządzanie czasem, wiersz, definicje. Znaczy, fakt taki, że tam, gdzie są konkretne języki podane, po prostu są przykłady, na których ja pokazuję, jak to działa, bo to działa na wszystkie inne też. I w zasadzie tam jest dużo też omówione. Jak coś nie jest bezpośrednio w tej książce zawarte w spisie treści, to nie znaczy, że tego tam nie ma, jak się to nauczyć, bo to są po prostu rzeczy, na bazie których pokazuję, jak to robić. Jak ktoś to przeczyta, zrozumie, będzie potem w stanie wykorzystać to na jakimkolwiek materiale. Ile potrzeba czasu, żeby się nauczyć, jak się uczyć? Znaczy się, ja tak lubię ludziom mówić, że jak po 15 minut dziennie będziecie trenować, to po 2 miesiącach możecie być półcyborgami. Cyborgami może jeszcze nie, ale półcyborgami już tak. Okej, możesz sobie pomyśleć, że jejku, no przecież skoro to jest taka wiedza, jak zostać półcyborgiem, to pewnie to będzie bardzo drogie, ale pocieszę cię. Książka jest przez najbliższe 3 dni jest w cenie promocyjnej. Na stronie każdy tak może, razem pisane, przez techniki.
Przez najbliższe 3 dni książka jest w cenie promocyjnej. Jak wejdziesz sobie na stronę, to zobaczysz, że jest cena bardzo przystępna. Bardzo przystępna. Jak masz ochotę, jak chcesz mieć prezent fajny na gwiazdkę, to teraz jest przedsprzedaż. Książka będzie wysyłana w przyszłym tygodniu, więc w połowie przyszłego tygodnia do ciebie dotrze. Ale poprosiłem też Marcina, żeby opowiedział parę tych technik dla ciebie i o tym, jak ten umysł działa, jak to wszystko funkcjonuje. Więc zaraz Marcin pokaże, jak to wszystko działa. Więc zrobimy może najpierw to, w czym on jest najlepszy. Czyli weźmiemy całkiem legalną kostkę Rubika, którą ja, ale fajnie chodzi. Wyżej, żeby było widać, jak mieszasz. Bo tak. Mój niepodstawiony asystencie. Ja jestem całkowicie... Nie martw się, Jacek nie umie kostki mieszać. Ani układać, ani mieszać. Więc podstawionym mieszaczem nie byłby zdecydowanie. Dobra, ale fajnie się kręci. Dobra, uwaga. Kostka jest całkowicie legalnie... Aha, bo tu jest kamerka, nie łapie. Całkowicie legalnie jest przeze mnie wymieszana. I teraz proszę, mistrzu świata. Przepraszam, rekordzista świata, to jest różnica. Ja wam powiem, że czasy świetności mam już trochę za sobą, bo ja się skupiam ostatnio na uczeniu ludzi. Bardziej już w zawodach dzisiaj to startuję, tylko czasami. Bo ja potem ci zasłonię... I teraz tak, słuchajcie, to jest kostka Rubika. Jakbym ją po prostu wziął, ułożył normalnie, to byłoby nudno, bo i tak wszyscy wiecie, że to zrobię, więc ja ją ułożę z zamkniętymi oczami, żeby było śmieszniej. Ja zawsze w tym momencie zadaję ludziom pytanie, jak myślicie, czy ja mogę po prostu teraz zamknąć oczy i tą kostkę ułożyć? I tak? Dużo ludzi na początku tak? krzyczy nie, tak. Nie wiem. A poprawna odpowiedź brzmi nie, bo kostka Rubika jest trudną układanką. Żeby ją ułożyć bez patrzenia, trzeba ją najpierw zapamiętać. Czyli ja muszę na nią popatrzeć teraz, zapamiętać cały ten układ tej kostki i wtedy mogę zamknąć oczy i ją ułożyć dopiero. To jest w zasadzie pierwsza rzecz, na której ja w życiu zacząłem się technik pamięciowych uczyć, bo bez żadnych technik pamięciowych, jakbym wam poprosił, ej, zapamiętajcie układ tej kostki, Ja też nie umiem tego zrobić, ale z technikami pamięciowymi jak najbardziej jest to do zrobienia. Dlatego usiądę tak, żeby było z kadru nie wychodziła nigdy. Ja muszę ją popatrzeć teraz chwilę, ją zapamiętać w tym dziwnym świetle. Okej. Okay. Jacek ładnie umie namieszać. Kostki, wiecie, są łatwiejsze i trudniejsze. Ta jest taka słabia. Ale okej. Okay. Okej, okay, prawie. Zasłoń mi oczy. I nawet się udało. Ta-da. Czasem się udaje. Marcin, to ja cię zostawiam. Tak. Opowiadaj swoje. Zmykam. Dobra. Słuchajcie, pierwsza rzecz co do tej kostki w zasadzie, jakbyście się zastanawiali, o co tutaj chodzi. Bo rekord świata w układaniu kostki Rubika na czas to jest, słuchajcie, jakieś 3,5 sekundy. Ja to robiłem dużo wolniej. Dlaczego? Dlatego, że kostka Rubika jest taką układanką trudną, której nie da się po prostu zamknąć oczu i jej ułożyć. Nawet jak ktoś jest w nią najlepszy na świecie, się całkiem innych metod używa, układając bez patrzenia. To są po prostu wolniejsze. Ja nie widzę, co tam się dzieje, nie widzę, co tam robię. Ja mam kanał na YouTubie, słuchajcie, gdzie jest ponad 300 filmów. Można zobaczyć, jak to na zawodach układałem. Po prostu jak piszecie moje imię i kostka Rubika, to można znaleźć, jak ktoś chce zobaczyć, jak to na zawodach po prostu robi się bardzo szybko. Ale dobra, po co ja tutaj dzisiaj jestem? Ja bym chciał trochę wam opowiadać o tym, co robię, co z tego wynika. Ale nie tyle o samej kostce Rubika, no bo nie oszukujmy się. Kostka Rubika specjalnie w życiu nie jest potrzebna. Właśnie Erno Rubik ją stworzył po to, żeby poprawić wyobraźnię przestrzenną ludzi, studentów architektury przede wszystkim, bo on wykładał architekturę, zdaje się. I ona to robi doskonale, ale to jest takie mniejsze, co mnie tutaj interesuje. Mnie zawsze fascynowało właśnie zapamiętywanie. Ja się specjalizowałem, słuchajcie, w takiej konkurencji, która trwa godzinę na zawodach. Polega na tym, że zawodnik dostaje cały stół z wymieszanymi kostkami Rubika. Tyle, ile zadeklaruje, tyle dostaje. Bo potem musi je wszystkie zapamiętać, zasłonić oczy i je wszystkie ułożyć. I ja w ten sposób zapamiętałem 41 kostek naraz w
30 parę minut. Potem je ułożyłem wszystkie bez patrzenia. To był mój taki najlepszy rekord świata. I mówię, tam się nauczyłem zapamiętywać. A to jest to, co nas tutaj interesuje, bo zapamiętywanie w życiu prawdziwym już rzeczywiście się częściej przydaje. Używa się tych samych metod dokładnie do robienia tego, które my jakby wypracowaliśmy na zawodach, żeby sprawdzić, co działa, co nie działa. Więc pytanie, takie tematy na dzisiaj, słuchajcie, będą. Czy ty możesz zostać rekordzistą świata? To jest dobre pytanie. Drugie, czy można zmądrzeć? No to jest to, o czym Jacek tutaj nawinął przed chwilą, temat już nasunął taki, więc odpowiem na to. Chciałbym wam też pokazać w toku tego, co dzisiaj będę mówił, jak się zapamiętuje imiona, jak zapamiętywać słówka z języków obcych, tak krótko, żebyście po prostu załapali już tutaj ode mnie w tym momencie, o co tutaj chodzi i jak to wygląda. Więc tak, ja jestem Marcin Kowalczyk, jeszcze raz. Mam w tym momencie 27 lat, pobiłem 14 rekordów świata w układaniu kostek Rubika z zamkniętymi oczami, gdzie z zamkniętymi oczami to jest niejako sport pamięciowy w tym momencie, bo osoby to robiące nie są niczym gorsze w zapamiętywaniu od tych, które robią faktyczne sporty pamięciowe i te wyniki się pokrywają bardzo mocno. I ja zajmuję się, słuchajcie, tym tematem dopiero od 2010 roku, nie całe życie, jak niektórzy myślą sobie, że to od małego trzeba, żeby takie cuda robić. 2010 roku, od grudnia dokładnie, czyli 9 lat będzie w tym momencie. A to też nie jest tak, że ja musiałem 9 lat ciężko pracować, żeby nauczyć się tego robić, że to jest kupa czasu. Ja pierwsze rekordy świata biłem po półtora roku robienia tego. Trochę intensywny początek miałem bardziej. I 9 lat to robię dlatego, że 9 lat minęło, nie dlatego, że 9 lat potrzebowałem, żeby dojść do czegokolwiek. Ja byłem w 2012 roku, słuchajcie, w finale Mam Talent, wtedy pokazywałem kostki Rubika. To było w czasach, jak ktoś jeszcze ten program oglądał, bo z tego co wiem, to dzisiaj oglądalność jest już dużo niższa. Program The Brain, jak leciał na Polsacie, ja tam byłem w odcinku premierowym, w pierwszym odcinku pokazywałem zapamiętywanie. Byłem też wiele razy w telewizjach śniadaniowych różnych opowiadać o zapamiętywaniu. Byłem też bohaterem dwóch filmów dokumentalnych o ludziach z nadludzkimi zdolnościami. A tutaj chodzi o to, że to nie są żadne nadludzkie zdolności, do czego zaraz przejdę. No a co robię prywatnie? Przez wiele lat zajmowałem się występami na scenie, gdzie po prostu pokazywałem swoje umiejętności, ale to jakby tą taką małpką na scenie. To fajne nie było już dla mnie. Ja ostatnio skupiam się bardziej na tym, żeby po prostu uczyć innych, jak mają robić to, co ja robię, żeby brali z tego korzyści. Bo nie ma nic naprawdę lepszego dla mnie w tym momencie, niż po prostu nauczyć tego kogoś, kto to wykorzysta do czegoś faktycznego. Więc zaczynając, zanim przejdę dalej, chciałbym, żeby pokazać wam najpierw trochę, jak te techniki pamięciowe w ogóle działają. Po pierwsze, one bazują na skojarzeniach. Dlaczego na skojarzeniach? Dlatego, że my wiemy, że jak coś zobaczymy, dotkniemy, coś z tym porobimy, to my to lepiej pamiętamy potem, niż jak dostajemy tylko, wiecie, jakąś suchą informację z książki, ktoś coś powie, albo jakieś kolory na kostce Rubika, coś od naszego mózgu kompletnie odbija. Jak coś zobaczymy naprawdę, coś z tym zrobimy, pamiętamy lepiej. Więc my używamy, słuchajcie, wyobraźni, żeby wyobrażać sobie rzeczy, których nie ma. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, że jak używamy wyobraźni, żeby sobie coś wyobrazić. Wyobraź sobie, że tu stoi smok. Tu stoi smok. Jak sobie wyobrażasz, że tu stoi smok, to w twoim mózgu aktywuje się kora wzrokowa, tak jak ty byś tego smoka tu naprawdę widział. Tylko bodziec jest słabszy, bo jest nieprawdziwy. Bo jakby to był smok naprawdę, to mógłby cały szalał, a tak jest tylko bardzo słaby bodziec, ale jest. I my to, że wyobraźnia w naszym mózgu jest połączona z prawdziwymi zmysłami, wykorzystujemy do tego, żeby oszukać nasz mózg, żeby chciał pamiętać rzeczy, których on normalnie pamiętać nie chce. I to na początku może wydawać się trudne, ale to tak naprawdę, powiem wam, jest banalnie proste. Jak ja tego ludzi uczę i zaczynają to trenować, to ja powiem to bardzo szybko. To wiecie, po pierwszych pół godziny bawienia się z tym można to w zasadzie wykorzystywać już z powodzeniem. Więc teraz tak, wyobraź sobie, że tu stoi smok. Zadam jeszcze takie pytanie. Odpowiedz sam sobie. Czy nadałeś domyślnie temu smokowi jakiś kolor? Czy wiesz, pomyślałeś po prostu o smok, czy pomyślałeś jakimś, że on ma kolor jakiś? Ja to czasem też z koniem robię. Ja tak pytam ludzi, wiecie, nagle połowa się zgłasza, że rzeczywiście tak, połowa nie. Mój smok jest przezroczysty taki, on nie ma koloru. Dlaczego? Bo mnie nie interesuje. Dlaczego? Bo ja mam bardzo słabą wyobraźnię wbrew pozorom. To jest śmieszne, że wielu rekordzistów świata, słuchajcie, w zapamiętywaniu wcale nie ma świetnej wyobraźni wizualnej.
Ona nie jest do niczego potrzebna. Więc to, czy ty masz wyobraźnię dobrą, czy nie, przy używaniu technik pamięciowych nie ma dla ciebie tak naprawdę żadnego znaczenia, bo tu chodzi tylko o to, żebyś pomyślał, że coś widzisz, zwizualizował to sobie, spróbował. No nie zobaczysz tego naprawdę, ale sama jakość twojej wyobraźni nie ma znaczenia. Więc zacznijmy od zapamiętywania imion, bo to jest takie coś, gdzie dużo ludzi ma problem. Wiecie, jak poznajecie ludzi, no co dzień, ludzie często potrafią zrobić tak, że ktoś się nam przedstawi, my po 3 sekundach już nie pamiętamy, jak ma na imię. I ja wam powiem szczerze, że jak ja nie użyję swoich technik, to też potrafię taki numer wykręcić. 14 rekordów świata w zapamiętywaniu i jak ja się nie skupię, to też potrafię taki numer wykręcić, że ktoś mi się przedstawi, ja po 3 sekundach nie pamiętam. Ale z drugiej strony, jak się skupię i zrobię to dobrze, to ja w warunkach dobrych, mój rekord to jest zapamiętać 30 imion i twarzy w 45 sekund. Gdzie to jest 1,5 sekundy na osobę. Tak przez 45 sekund. Dlaczego to mówię? Bo dużo ludzi to potrafi, wytrenowanie tego do tego poziomu nie jest trudne, a jest to poziom, który jest absurdalnie, absolutnie w życiu niepotrzebny, bo my na co dzień nie jesteśmy w stanie w takim tempie nowych ludzi nawet poznawać. Więc to, co my robimy na zawodach, dużo przewyższa nasze potrzeby codzienne, co jest dobre dla was, no bo wy nie musicie celować w żadne rekordy, żeby zrobić z tego faktyczny użytek. Nie, wystarczy ogarnąć, jak to działa. Więc jak zapamiętywać imiona? Po pierwsze, skupiamy się na tym, że usłyszymy zaraz imię. I ja w tym momencie normalnie, jak ja na żywo robię prezentację, to ja pytam sali, kto pamięta, jak ja mam na imię, gdzie ja się normalnie na dzień dobry przedstawiłem. Tu jestem podpisany, więc tutaj nie działałoby to. Ale powiem wam, że na ogół tak z 20% osób na sali zgłasza, podnosi może ręce, często nawet nie. Dlaczego nie pamiętamy imion? Z prostego powodu, bo nic nas one nie obchodzą. Kto by się przejmował, jak mam na imię? A druga sprawa jest taka, że dla naszego mózgu imię to jest tylko bezmyślny zlepek sylab. Jak wiele innych informacji po prostu się od mózgu odbija. Więc musimy nadać temu zlepkowi sylab sens. Więc ja mam na imię Marcin. I techniki pamięciowe działają tak, że jak słyszymy rzecz, którą chcemy zapamiętać, szukamy do niej pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy. W Polsce z imionami mamy łatwo, bo wszyscy w Polsce mamy tak samo na imię w zasadzie. Te imiona się non-stop powtarzają. Ja sprawdzałem nawet na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, słuchajcie, oni mają takie statystyki, co roku podają, ile osób jak ma w Polsce na imię. I 19 milionów Polaków nosi tylko 44 imiona, słuchajcie. To jest bardzo mało. Czyli to jest dobrze, bo jak ja mam na imię Marcin, prawdopodobnie znacie jakiegoś Marcina. Prawdopodobnie znacie jakiegoś Marcina albo w swoim życiu, albo jakiegoś znanego Marcina. Pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, jak o tym pomyślałem, żeby o tym mówić, to jest rogale marcińskie z Poznania. Więc można sobie wyobrazić mnie, wyobraź sobie mnie z takim wielkim rogalem marcińskim z Poznania i zażeram się tym rogalem. Bardzo dobry logar. I potem człowiek będzie pamiętał dlatego, że jak zrobisz sobie tą krótką wizualizację, patrząc na kogoś, okej, ten żre wielkiego rogala, tak spojrzysz ponownie na tą osobę, to nie musisz sobie przypominać tego bezmyślnego zlepku sylab, tylko ta wizja przyjdzie ci do głowy. Jeżeli ta wizja jest dobrze zrobiona, ona cię naprowadzi na to, jakie to imię było. Czyli to był Marcin. Może znać jakiegoś Marcina w życiu, a może znać jakiegoś sławnego Marcina. Mamy Marcina Gortata na przykład. Marcin Gortat, koszykarz, podejrzewam, że tak dosyć powszechnie znana postać. Więc można sobie wyobrazić mnie teraz, jak tak rosnę w górę, wiecie, żeby mieć 2 metry z hakiem, że jestem ubrany w stroju koszykarskim, mam na palcu piłkę do kosza, ją sobie kręcę na palcu. I też będziesz pamiętał wtedy, że mam na imię Marcin, bo sobie przypomnisz tą wizję, która została tutaj zrobiona. Podam trochę przykładów imion, jak ja zapamiętuję, żeby trochę opowiedzieć o nich. Będą różne, prostsze i trudniejsze. Zacznę takie imię Mieczysław. Nie znam żadnego Mieczysława, nie widziałem nawet żadnego prawdziwego człowieka, który by się tak nazywał dzisiaj. Ale Mieczysław to jest przykład imienia dosyć prostego, bo zaczyna się od mieczy. Więc Mieczysława, jak zapamiętuję imiona na czas, bo prawdziwego żadnego nigdy nie widziałem, wyobrażam sobie, że trzyma miecz. Po prostu trzyma miecz, którym będzie coś ciął, bo to jest Mieczysław. Jak ktoś ma na imię Marek, to wyobrażam go sobie ubranego w czerwoną koszulę. Dlaczego? Dlatego, że ostatni Marek w życiu, jakiego poznałem, taki charakterystyczny Marek, o którym myślę, jak to imię widzę, miał akurat urodziny, jak go poznałem i mam taką wizję tej osoby w czerwonej koszuli, bo to jest najbardziej charakterystyczny element, który pamiętam z tej osoby, więc każdego nowo poznanego Marka wyobrażam sobie ubranego w czerwonej koszuli, wiem, że to będzie Marek. To mnie na to nakieruje. Na przykład jak ktoś ma na imię Robert,
jest sobie osoba, ma na imię Robert. Ja wyobrażam sobie tą osobę, że siedzi na kanapie w pokoju mojego kolegi Roberta, którego tam kiedyś miałem wiele lat temu kolegę Roberta. Więc jak myślę o tym Robercie, pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest jego pokój. Wyobrażam sobie tego nowo poznanego Roberta, że siedzi na tej kanapie tam w pokoju tamtego Roberta. Ania, jak ktoś ma na imię Ania, to wyobrażam sobie, że biorę zapalniczkę i ją podpalam. To ma coś związek z pewną grą komputerową, nie chcę się wdawać w szczegóły. Ale zobacz, że to można robić na różne sposoby. Można wziąć kawałek imienia, coś do niego dorobić. Jakieś skojarzenie z osobą, którą znamy. Z jakiegokolwiek innego miejsca. Jak ktoś ma na imię Julia, to wyobrażam ją sobie, jak zamknąłem ją w szafie swoich rodziców. Nie dlatego, że zamknąłem jakąś Julię tam kiedyś albo planowałem, tylko to się wzięło stąd, że kiedyś jak zapamiętywałem osoby będąc... To było w zasadzie w programie The Brain, jak byłem, ja tam zapamiętywałem imiona osób i tam się tak przez przypadek zdarzyło, że Julię zapamiętywałem w szafie. I po prostu ta szafa mi tak bardzo, przez to, że to było w telewizji siedziało, tak bardzo utknęła w mojej głowie, że do dzisiaj wszystkie Julie wyobrażam sobie, jak zamykam w szafie. Jak ktoś ma na imię Ewa? Mam koleżankę Ewę, która śpiewa. Wyobrażam sobie tą osobę po prostu ubraną na czerwono, z mikrofonem i śpiewa i wiem, że to będzie Ewa. Nie będę więcej imion podawał przykładu, bo to nie ma dużego sensu. Zobacz po prostu, jak to działa. Bierzesz imię, szukasz skojarzenia. Pierwszego, które ci przychodzi do głowy z tą osobą, może to być z osobą, którą znasz, może to być z jakimś fragmentem tego imienia, co cię nakieruje i robisz sobie szybką wizualizację, łącząc to z tą osobą, którą widzisz. I normalnie w życiu, jak poznajemy mało osób, zazwyczaj to nie ma z tym dużego problemu, żeby potem to przypasować, do której było osoby, ale jak robi się to, wiecie, na czas albo gdzieś jak jestem i chcę pokazać, ej, patrzcie, potrafię to zrobić, teraz wezmę 50 osób z sali, przedstawcie mi się wszyscy, a potem się przesiądźcie, ja wam powiem, jak mieście na imię, to trzeba jeszcze twarz faktycznie zapamiętać. I tutaj jest też dużo sztuczek, jak to oszukać, bo ja też nie jestem dobry w zapamiętywaniu twarzy. Mimo tego, że potrafię zapamiętywać twarze i imiona na czas. Większość ludzi, słuchajcie, jak kojarzycie może, jak są portrety pamięciowe kryminalistów, nie? Jak pod tym rysownik robi, czasami pokazują w różnych miejscach. Ja nie byłbym w stanie nawet swoich bliskich znajomych takiemu rysownikowi omówić tak, żeby zrobił jakiś ładny portret. I wielu ludzi ma ten sam problem, że oni wcale nie traktują twarzy tak szczegółowo, tylko traktują je jako całość. Więc jak zapamiętuję twarze, jak robię to na czas, tak bardzo szybko, czy ludzi rzeczywiście na żywo, to skupiam się albo na ubiorze, który rzuca mi się w oczy, albo skupiam się na jakiejś jednej części w danej postaci, która rzuca się w oczy. Na przykład, nie wiem, ktoś ma wielki odstający nos, a to musiał być naprawdę bardzo wielki odstający, więc tak tego jednak nie robię. Albo skupiam się na tym, że może ma jakiś dziwny kształt okularów, albo ma jakieś włosy w specyficzny sposób, albo jakieś odczucie z niego płynie. Czasami jak zapamiętuję z ludźmi twarze, imiona, pokazują różne twarze, na przykład taki jeden gość wygląda jakby jak jakiś taki sprzedawca, akwizytor, więc skupiamy się na tym, że o, ten wygląda jak sprzedawca, akwizytor, dorabiamy teraz skojarzenie do imienia, skupiamy się na tym odczuciu i to będzie działać. Więc skupiamy się po prostu na tym, co w danej osobie jest charakterystycznego i do tego doczepiamy nasze skojarzenie z imieniem i to w zasadzie możecie od zaraz zacząć robić. Więc jak ktoś się będzie wam przedstawiał kiedykolwiek, pytacie go, skupiasz się tylko na tym, że zaraz poznasz nowe imię, słyszysz to imię, robisz sobie krótkie skojarzenie, będziesz pamiętał. Jest o tyle dobrze u nas właśnie, że mówię, imiona się powtarzają, więc jak trochę to potrenujesz robienie tego, to potem do wszystkich imion będziesz miał już z góry przygotowane skojarzenia, przynajmniej do tych najczęściej używanych i nie będziesz musiał się nad skojarzeniem już zastanawiać. Ja wszystkie marki zapamiętuję tak samo, wszystkich Robertów zapamiętuję tak samo, wszystkie Anie podpalam. Więc potem idzie to naprawdę szybko. Co do samego pytania w tytule, słuchajcie, co do tego, czy można zmądrzeć, to jest ciekawe, bo ciekawa jest definicja mądrości. Raczej jest ona bardzo niekonkretna, to głównie z tego powodu, że ludzie często mylą mądrość z inteligencją, tam jeszcze słowo głupi się przebija. A zobaczcie, że słowem głupi w Polsce nazywamy ludzi i nieinteligentnych, i robiących coś głupiego, i często się też tak nazywa ludzi, którzy czegoś nie wiedzą. To co w internecie często widzę, że ktoś czegoś nie wie, to zaraz przyjdzie masa ludzi, go od głupka zwyzywa. Więc można z bardzo wielu różnych powodów, więc definicje są dosyć niejasne.
Sama mądrość to jest kwestia podejmowania dobrych decyzji. Ja bym się chciał na inteligencji skupić, bo to jest bliższe memu sercu i jakby nad tym można pracować. Inteligencja też ma wiele definicji, które są mniej użyteczne od innych, bo są takie definicje, według których, słuchajcie, kalkulator jest inteligentny, albo telewizor, albo smartfon. Smartphone, smart TV, więc zależy, jaką inteligencję weźmiemy. Mnie interesuje ta inteligencja u człowieka, więc definicję wybrałem sobie taką, że inteligencja to jest zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Taką definicję sobie wybrałem i o niej chciałbym pomówić. Inteligencja często się mierzy testami IQ na przykład, które, jak pewnie zwróciliście uwagę, są niezbyt serio traktowane, bo jakby były w jakikolwiek sposób poważne, no to by je wszędzie robiono i na jej podstawie cokolwiek decydowano, ale się tego nie robi z bardzo wielu powodów. Testy IQ rzeczywiście coś mierzą, co się przekłada na prędkość uczenia się między innymi, prędkość wyszukiwania wzorców, czyli niejako wykorzystywania tego, co widzimy, ale korelacja tego z zarobkami, jakością życia czy sukcesami życiowymi jest stosunkowo niewielka, więc tu się nie ma co przejmować tym. A druga sprawa jest taka, że te osoby, które dawno temu nam mówiły, że IQ to jest jakaś wrodzona cecha, czyli że niektórzy rodzą się mądrzejsi, inni rodzą się głupsi, to po prostu nie jest prawda. Dlatego się tego nie traktuje na serio. Żeby nie być gołosłownym, zanim zacznę mówić dalej o tym, to ja powiem, że i tak, ja robiłem sam sobie test IQ taki u Mensy, Mensa Polska, w Krakowie w 2013 roku, czyli potem jak już trochę tych rekordów świata narobiłem i ja osiągnąłem wynik 156 plus w skali Cattella. Ten plus znaczy, że to prawdopodobnie jest więcej, ale ich test tego nie potrafi zmierzyć, bo nie musi tego mierzyć. Więc tak, uzyskałem najwyższy możliwy wynik, jaki tam się dało. Co to znaczy? Czy to znaczy, że urodziłem się geniuszem i inni nie mają szans się tego nauczyć, bo ja się urodziłem lepszy od nich? Absolutnie nie. Pierwsza sprawa ważna jest taka, że ja wykonywałem różne inne testy mentalne wcześniej i później, zanim zacząłem robić techniki pamięciowe i później. I ja uzyskiwałem wyniki niewiele powyżej przeciętnej, jak byłem w liceum. No się były powyżej przeciętnej, ale były bardzo niedużo powyżej przeciętnej. Ja też w szkole, słuchajcie, zaniżałem średnią klasową, więc ja nie byłem żadnym geniuszem tam też. Ale minęło parę lat, trochę sobie potrenowałem, trochę rekordów człowiek porobił i nagle okazało się, że wszystkie testy mentalne robię jak cyborg. To, co się zmieniło w tym czasie, to jest właśnie to, że ja sobie trenowałem z tym. Bo jak człowiek trenuje ten mózg, no to on się staje coraz lepszy. To jest tak jak ciało fizyczne. Dobra, tak, słuchajcie, dajcie lajka, żeby więcej osób mogło zobaczyć ten film potem lub teraz. Może się przydać. I dajcie mi pół minuty na wodę. Dobra, jestem. Mniej niż pół minuty. Też się wody napijcie, warto. Więc tak, sama ta inteligencja. Zrobiłem ten test w Mensie, do Mensy samej nie dołączyłem. Mensa w ogóle ma błędne założenia, bo po pierwsze, oni bardzo sztywno się trzymają tego, że inteligencja jest niezmienna w ciągu życia. Po drugie, często się ich przedstawia jakieś elitarne stowarzyszenie supergenialnych ludzi, co nie jest prawdą, bo Mensa przyjmuje górne 2% społeczeństwa, czyli jakby cała Polska zrobiła test na IQ, to musieliby przyjąć statystycznie 760 tysięcy ludzi. W Polsce mamy 760 tysięcy geniuszy według tej miary. Czyli to nie jest żadne elitarne stowarzyszenie. No i o co chodzi? Chodzi o to, że na inteligencję dzisiaj wiemy, że składają się trzy rzeczy. Genetyka odgrywa tutaj rolę oczywiście, ale przede wszystkim edukacja i wszystko to, co człowiek zrobi w życiu potem. Im człowiek więcej edukacji ma w życiu, tym wyżej to jego IQ szybuje później. Jak mu się edukację zabierze, IQ drastycznie zaczyna spadać. Ludzie, którzy zajmują się sportami umysłowymi albo pracami ciężkimi umysłowymi, ich IQ po prostu rośnie. Jak człowiek nic z tą głową nie robi, to zaczyna spadać, bo to nie jest żadna stała miara. To jest po prostu taki test kondycji umysłowej, tak jak mierzyć testy, wiecie, kondycji fizycznej. Można trenować ciało, można trenować mózg. Fakt jest taki, że dobrze jest trenować i jedno, i drugie. Tutaj właśnie a propos tej genialności pojawiają się często jeszcze takie słowa jak savant na przykład. To jest bardzo brzydkie słowo, savant.
Bo ludzie sobie czasem myślą, że żeby, wiecie, bić jakieś rekordy takie w sportach umysłowych, czy coś, jakiś autyzm trzeba mieć. Stąd się wzięło słowo savant, które oznaczało upośledzonego geniusza, osoba, która ma autyzm, ale jednocześnie jest genialna. Czyli i dla wielu ludzi to jest wymówka, bo oni uważają, dobra, no to ja nie jestem autystyczny, upośledzony, to znaczy, że nie mogę robić takich genialnych rzeczy, oni zawsze tak patrzą na to. To jest absolutnie nieprawda, słuchajcie. Pojęcie savant jest prawdziwe, ale jest prawdziwe o tyle, że nie są to historie o osobach, które posiadają nadludzkie zdolności, tylko savanci to są osoby z tym autyzmem właśnie, które pomimo tego, pomimo upośledzenia intelektualnego, potrafiły coś osiągnąć. Bo to też właśnie wiemy dzisiaj, też wiele badań na tym było robione, że człowiek może być największym głąbem, naprawdę konkretnym głąbem, ale jak go posadzimy, każemy mu coś trenować, z dobrą metodą treningową przede wszystkim, to i tak może osiągnąć bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jakby ten próg wstępny nie ma praktycznie żadnego znaczenia tutaj. Też jak słyszycie o genialnych dzieciach czasami gdzieś, to tam są dwie historie zawsze. Albo to jest przekoloryzowane na potrzeby mediów i to dziecko jest używane po to, żeby no po prostu jakąś reklamę czemuś zrobić. Albo druga sprawa, gdzie faktycznie jak człowiek się doszuka, okej, to jest osoba, która była genialnym dzieckiem, która robi genialne rzeczy w dorosłości. Zawsze też jest jedna historia za tym stoi, że taka osoba pochodzi z rodziny, która była specjalistami w tej dziedzinie, które to dziecko robi. I oni to dziecko od małego, naprawdę bardzo małego, szkolili do robienia tego. Przez całe życie to dziecko pracowało tylko nad tym. Dlatego było genialne, bo geniuszem człowiek się nie rodzi, tylko geniusze się tworzy. I faktem jest to, że jakbyśmy mieli, słuchajcie, tylu nauczycieli prywatnych, żeby każde dziecko indywidualnie uczyć od małego, tak jak te genialne dzieci, to wszyscy bylibyśmy geniuszami. No ale to tak, nie ma tylu nauczycieli, nie? Dobra, słuchajcie, zobaczcie. Jeszcze raz, każetakmoże.pl/techniki. Tam możecie książkę zakupić, gdzie mówię o tych technikach pamięciowych więcej. Ale tutaj opowiem wam jeszcze trochę o nich. Słuchajcie, języki obce. Jakbyście chcieli wiedzieć, iloma językami obcymi ja się personalnie posługuję, to jest to tylko język angielski. W stopniu płynnym więcej mi nie jest potrzebne. Ale wśród osób robiących techniki pamięciowe na zawodach, czy to nie na zawodach, jest bardzo duży nadmiar osób znających więcej języków obcych. No bo jak człowiek umie dobrze zapamiętywać, tak go języki w jakikolwiek sposób interesują, to jest to dużo łatwiej niż bez technik pamięciowych. Wszyscy ci poligloci, którzy znają tych języków kilkanaście. Oni wszyscy używają technik pamięciowych w różnym stopniu też, bo bez tego by się nie dało tylu języków ogarnąć absolutnie. No i w naszej społeczności właśnie jest też sporo osób, które wieloma językami się posługuje. Najczęściej dla sportu, bo nie oszukujmy się, że w większości świata nam tutaj angielski jakby z języków obcych wystarczy, dlatego ja nie robiłem więcej. Ale ja sam dla sportu na czas uczyłem się języków obcych też. Na czas, jak to wszystko z zapamiętywaniem robię, że kiedyś, jak tak sobie pomierzyłem, to 700 słów z języka włoskiego w 3 godziny się nauczyłem, tak, że je płynnie po tym czasie umiałem. To nie jest żaden imponujący czas wcale, bo jak ktoś to faktycznie robi, to jest w stanie to nawet szybciej robić. Ludzie udowadniali już, że języka do poziomu takiego komunikatywnego, żeby wywiad nawet w nim udzielić, da się i w tydzień nauczyć. To jest faktycznie możliwe, tylko trzeba dobrze to robić i no, poświęcić trochę czasu w tym czasie też, a potem to jeszcze po tym tygodniu powtórzyć trochę razy, bo wszystkie umiejętności nieużywane i tak powoli będą zanikały, ale techniki pamięciowe służą do tego, żeby robiło się to szybciej i trwalej. Więc omówię wam parę słówek, słuchajcie, z języka włoskiego, no bo włoski jest takim, że podejrzewam, że go tutaj prawie nikt nie zna, więc nie natniemy się na nic. Włoski język, arcobaleno. Słowo arcobaleno to jest tęcza. I tutaj wykorzystujemy takie same zasady, jak wykorzystujemy do zapamiętywania imion. Wszędzie robimy to samo. Patrzymy słowo, arcobaleno, szukamy skojarzenia do tego słowa, które nas potem na to słowo naprowadzi. Arco, baleno. Jak ja zobaczyłem to słowo, to mi przyszło do głowy, no ono jest dosyć proste akurat. Początek jest arco, jak arka, baleno, balony. Więc ja pomyślałem konkretnie o Arce Noego, czyli sobie jako to statek zwizualizowałem. Balony przyczepiłem do tego statku w wyobraźni. Arkobaleno, arka z balonami. Słowo to jest tęcza, więc wyobraziłem sobie tą arkę na balonach, jak po niebie sunie na tęczy takiej. To działa dlatego, ja mogę w ten sposób teraz zapamiętać 100 słów w 2 minuty,
To nawet nie żartuję, bo to jak się robi na czas, to to działa tak, że na każde słowo patrzę, nie wiem, z półtorej sekundy może, dwie sekundy max, nie no, z półtorej, lecę dalej, potem patrzę na nie od początku jeszcze raz, robię sobie powtórkę. Nie będę wam kłamał, że po takim szybkim przejrzeniu wszystkie się pamięta od razu, ale jak człowiek to robi już wprawnie dosyć, no to tak z połowę będzie pamiętał po jednym przejrzeniu 100 słów w 2 minuty. Przy drugim razie zaczyna wtedy sobie, patrzymy, które nam skojarzenia działały, no to sobie to powtarzamy, będzie działało tylko lepiej. Sprawdzamy, które skojarzenia mogły nie działać i lekko poprawiamy. I tak człowiek jest w stanie przejrzeć te 100 słów 5 razy w przeciągu 10 minut. Jak w 10 minut zrobimy 5 powtórzeń czegoś, to to już pamiętamy, bo słuchajcie, dla mózgu nie jest ważne to, jak długo widział jakąś informację, a ile razy ją powtórzył. A techniki pamięciowe, jak tutaj robimy, sprawiają, że można robić te powtórki tak szybko i tak szybko zacząć robić powtórki, bo my jak robimy tą wizję, arkobaleno, tęcza, arka z balonami na tęczy, jak człowiek to trochę już poćwiczy, jest w tym wprawny, robi te skojarzenia naprawdę błyskawicznie, to my zostawiamy w głowie ślad, że nasz mózg to widział. Jakbyście chcieli bez technik pamięciowych teraz przelecieć 5 razy 100 słówek w przeciągu 10 minut, to wy byście nic z tego nie wynieśli, bo jakbyście drugi raz doszli do tych słówek, to wy byście nie pamiętali, że je pierwszy raz widzieliście w ogóle, bo w mózgu by nic po nich nie zostało. Ale jak dorabiamy to skojarzenie, to w mózgu zostaje ten ślad po tym, że my to już widzieliśmy, ślad zrobiliśmy, powtórzymy to parę razy, będziemy pamiętać. Parę słów wam jeszcze powiem, tak, żeby ideę, żebyście mogli załapać. Na przykład zanzara. Zanzara to jest komar. Moim pierwszym skojarzeniem do słowa zanzara było ta końcówka zara, jako sklep zara, wiecie, sklep z ubraniami taki. Więc pomyślałem sobie o konkretnym sklepie zara, który kojarzę, który wiem, gdzie jest. Wyobraziłem go sobie. Słowo to jest komar, więc wyobraziłem sobie gigantyczne komary w tym sklepie, które wypędzają klientów. No i ponownie, potem wiedziałem, o co chodzi, bo patrzę, zanzara, zara, w sklepie zara były komary, więc słowo to jest komar. Cantante. Cantante to jest piosenkarz. Cantante mi się kantyna skojarzyła, to jest taki bufet wojskowy. Więc pomyślałem o takiej kantynie, gdzie sobie siedzą żołnierze, coś tam zajadają. A tam jeden wyskakuje na środek i zaczyna śpiewać, piosenkarz wielki. Jeden z nich, więc słowo to jest piosenkarz. Bambola. Bambola to jest lalka. Moje skojarzenie pierwsze do tego to było znowu, jak nie wiem co robić, dzielić słowo na dwa. Bamb i Ola. Wyobraziłem sobie koleżankę Olę, do której podchodzę z lalką w ręku, bo słowo to jest lalka. I robię takie bamb. Tą lalką przez głowę. Potem wiem, że bambola to jest lalka, bo podszedłem do Oli, zrobiłem jej bamb lalką w ręku. Jedno słowo jeszcze może. Takuino. Takuino to jest notatnik. Taku początek mi się z taco skojarzył. Taco, takie jedzenie meksykańskie. Więc wyobraziłem sobie, jak trzymam notatnik, a na notatniku takie taco rozłożone jako jedzenie. I takich słówek, słuchajcie, można zrobić, mówię, jak człowiek nabierze trochę w tym wprawy, ja to sugeruję wziąć, jak ktoś jest z tym zainteresowany, od zaraz zacząć trenować. Nawet jak ktoś nie jest zainteresowany bezpośrednio językiem obcym, to ta umiejętność robienia skojarzeń tutaj ma potem przełożenie na robienie skojarzeń również w innych rzeczach, więc to się tak czy siak opłaca potrenować, jak ktoś chce to robić dobrze. I jak coś się opanuje, to bardzo szybko przychodzi, to można to robić naprawdę błyskawicznie, typu właśnie 100 nowych słówek w 10 minut. I teraz tak, potem wracamy do tych słówek. Widzę ponownie arkobaleno, bo to przypominam sobie, że to była ta arka na balonach, więc słowo to jest tęcza. Zanzara, to była ta zara, komar. Cantante, dlatego że w kantynie miałem tego śpiewającego gościa, piosenkarza. Bambola, no bo sobie widzę, jak do tej Oli podszedłem, zrobiłem jej bamb tą lalką, którą w ręku trzymałem. No i takuino, to był notatnik, bo sobie z taką notatnik zrobiłem. Mam notatnik zamiast taką. Ja wam powiem, jak ja prowadzę szkolenia na żywo, to ja w zasadzie na takich pierwszych zajęciach albo drugich potrafię ludziom przywalić. Macie tutaj 30 słówek z języka obcego, sobie je szybko zrobimy, szybko skojarzenia porobimy. Ludzie po takim jednym przejrzeniu ich, jak sobie wspólnie omówimy skojarzenia, pamiętają od razu prawie wszystko, więc to idzie naprawdę luźno. W książce, słuchajcie, tutaj są praktycznie o tym trzy rozdziały, jak to robić dobrze.
Więc na tym się skupiam naprawdę bardzo mocno, bo dużo osób jest zainteresowanych językami obcymi. Nawet jak ktoś nie jest zainteresowany językami obcymi, to i tak z tego się wynosi bardzo dużo do zapamiętywania innych rzeczy. Więc tego jest tam naprawdę sporo tutaj. Okej. O technikach pamięciowych w tym momencie tyle. Przejdźmy jeszcze raz do tego, jak zmądrzeć. Do tego IQ nieszczęsnego, słuchajcie. Bo to jest ciekawe, jak to ludzie starsi czasami lubią ubolewać, że młodzi to coraz głupsi są, nie? Jest wręcz przeciwnie. To się nazywa efekt Flynna. To efekt Flynna, bo gość, który się Flynn nazywał, po prostu to opisał jako pierwszy kiedyś, dawno temu. Efekt polega na tym, że testy na IQ się bardzo szybko deaktualizują, no bo one muszą średni wynik 100 dawać, więc one są tak zrobione, żeby dawały średni wynik 100. Tylko problem w tym, że średnia IQ w społeczeństwie co 10 lat podnosi się średnio o 3 punkty. Jakoś tak jest to znany efekt od połowy zeszłego wieku. Więc ludzie mądrzeją z pokolenia na pokolenie i to bardzo szybko. I to na początku tłumaczyło się tym, że ludzie mają coraz lepszy dostęp do edukacji, coraz bardziej się edukują, edukacja jest coraz lepsza. Więc IQ rośnie z tego powodu naturalnie, no bo ludzie tych mózgów używają coraz bardziej. I tak sobie myślano, że w pewnym momencie ten efekt się zatrzyma, bo wszyscy będą mieli już dostęp do edukacji, więc już nie będzie jakby jak tego poprawić, nie? Ale rzecz polega na tym, że w ostatnich latach obserwuje się nie tyle zanik tego efektu, co nawet jego przyspieszenie. I dzisiaj, z tego co widziałem, najczęściej tłumaczy się to o dziwo, dla wielu ludzi o dziwo, dla mnie to nie jest dziwne, dla wielu ludzi o dziwo, coraz większą popularnością gier komputerowych. Bo jednym z najlepszych sposobów rozwijania IQ jest granie w szachy na przykład. To jest bardzo dobre przebadane, bo w szachy gra bardzo dużo osób, więc szachy są bardzo starą grą, więc były badane wiele, wiele razy pod wieloma kątami i wiemy, że są dobre. Ale wielu ludzi nie łapie z jakiegoś powodu, że wiele gier komputerowych wymaga od człowieka tak naprawdę dużo więcej niż nawet w sensie dla mózgu naszego, wymaga więcej niż partia szachów. W związku z tym mózg bardzo dużo uczy się po prostu grając w gry komputerowe. Dlaczego? Każda nowa gra to jest nowe środowisko, w którym mózg musi nauczyć się operować. Jak my gramy w te gry, człowiek się staje w czymś coraz lepszy, a mózg się rozwija, się staje w czymś coraz lepszy, jak coś robi coraz lepiej. Więc to, że gry komputerowe są coraz popularniejsze, ludzie grają w coraz więcej różnego typu gier komputerowych, dostają coraz więcej bodźców dla tego mózgu, mózg się rozwija i ludzie stają się coraz bardziej inteligentni z tego między innymi powodu, przez co potem łatwiej przychodzi nam uczenie się i robienie w zasadzie czegokolwiek innego, więc to jest też bardzo ciekawe tutaj. Fakt jest też taki, że no niektórzy myślą, że tam powyżej jakiegoś 18 czy 21 roku życia, jak już człowiek głupieć niestety zaczyna, to już dla niego też trochę rady nie ma, że no pytają czasami, no ja mam 40 parę lat, czy nie jest już dla mnie za późno. I tutaj jest fakt taki, że to też jest oczywiście doskonale przebadane, możecie się sobie sprawdzić, jak ktoś bardzo chce. Ale ja wam powiem tak w skrócie, że wiek, w którym nasz mózg pracuje najlepiej, to jest gdzieś pomiędzy 21 a 25 rokiem życia rzeczywiście. Czyli mój też jest już w degradacji jakby. Ale drugi fakt jest taki, że według badań najlepszym wiekiem do uczenia się nowych rzeczy jest 50 lat. Dlaczego 50 lat? Dlatego, że mózg wcale nie jest dużo słabszy w takim wieku. A w takim wieku człowiek ma tyle doświadczeń życiowych, więcej rzeczy w głowie po prostu, o które nowe informacje mogą się zaczepić. Bo wszystko, co trafia do nas do głowy, musi się zaczepić o coś, co w tej głowie już jest. Im człowiek wie więcej, tym łatwiej mu się uczyć nowych rzeczy. Człowiek w wieku 50 lat ma w głowie, no ja mam teraz 27 lat. Ja nie prowadzę nawet dorosłego życia tak długo, ile człowiek 50-letni ma więcej doświadczenia w głowie nade mną. Ma 23 lata więcej na zapełnienie głowy różnymi rzeczami. Dlatego człowiek w wieku 50 lat statystycznie najlepiej się uczy, bo ma najwięcej rzeczy w tej głowie już, no i te efekty starzenia się jeszcze nie wpływają na to na tyle, żeby to się miało pogarszać w tym momencie. Czyli jeżeli 50 to jest najlepszy, to wcale nie znaczy, że nawet osoby starsze wypadają gorzej niż młodzi. Absolutnie nie. To zaczyna spadać powoli potem. Teraz w wieku 67 lat, słuchajcie, człowiek ma najlepsze zdolności językowe statystycznie według nauki. A to też jest interesujące, bo techniki pamięciowe, zobaczcie, które bazują na szukaniu skojarzeń, one wcale nie bazują na naszej zdolności do zapamiętywania. One bazują głównie na zdolnościach językowych naszego mózgu,
A to znaczy, że naprawdę im jesteśmy starsi, tym jest nam tylko coraz łatwiej. Więc nie ma tutaj absolutnie żadnych wymówek. Ja wam otwarcie powiem, że jak prowadzę zajęcia, na których są 13-14-latkowie i dorośli ludzie, to 13-14-latkowie łapią szybciej niż ci dorośli. Dlaczego? Dlatego, że ci młodzi są jeszcze w szkole, są tym mądrzejszym pokoleniem, są w szkole, szkoła cały czas ich zmusza do uczenia się nowych rzeczy, więc naturalnie ich mózgi pracują w tym momencie trochę szybciej. Ludziom dorosłym, jak ktoś nie uprawia żadnych sportów umysłowych, ani nie robi ciężkiej, wymagającej umysłowo pracy, to zaczyna ten mózg jakby trochę słabnąć tak kondycyjnie, ale to się zawsze da odwrócić i tak, więc nie ma się co martwić tym absolutnie. No i druga sprawa jest taka, że tutaj łatwo się bardzo jakby zatracić w tym, co jest tą trudną, wymagającą intelektualnie pracą. Ja to może do kostki Rubika porównam. Jak myślicie, czy mnie układanie kostki Rubika z zamkniętymi oczami rozwija intelektualnie? W sensie, no czy mój mózg zaczyna pracować lepiej od tego? Znaczy, odpowiedź powinna być niby tak, dlatego, że to jest jedna z głównych rzeczy, na której ja wypracowałem to, że ten mózg zaczął lepiej pracować, ale to się nie dzieje od samego układania. Jak ja bym teraz usiadł, wiecie, i po prostu robił 100 ułożeń dziennie, mój mózg się wiele na tym nie zyska. Mózg zyskuje głównie, jak my się uczymy robić nowe rzeczy. Albo uczymy się robić rzeczy lepiej. Jak po prostu robimy rzeczy. Czyli jak ja mam nawet tą kostkę Rubika, którą ułożyć bez patrzenia nie jest łatwo, ja bym to robił codziennie aż do śmierci, to mój mózg na tym się by już nie rozwijał, jeżeli ja w międzyczasie nie uczyłbym się nic nowego, jak robić to lepiej. To samo jest właśnie z takimi pracami intelektualnymi. Jak człowiek się po prostu robi z przyzwyczajenia dokładnie to samo, nawet to jest trudne, on się już nie rozwija dalej, więc musi się uczyć nowych rzeczy ciągle, żeby faktycznie ten mózg pracował lepiej, a nie gorzej. No bo jak mózg się nie rozwija, to niestety słabnie. To też trzeba mieć na uwadze. Ale tak jak się go używa, trenuje się jakieś sporty umysłowe czy coś, naprawdę do późnej starości można utrzymać jego bardzo dużą sprawność tutaj. A też jak tak patrzyłem, że z badań wynika, że najlepszym sposobem trenowania mózgu jest zapamiętywanie. Bo to jest podstawowa funkcja naszego mózgu, więc to akurat dobrze się dla mnie składa. Więc tymi technikami pamięciowymi, słuchajcie, można je używać i do tego, żeby lepiej się uczyć, lepiej zapamiętywać, ale też jak ktoś chce po prostu potrenować ten mózg, to można to zrobić chociażby do tego. Bo to jest jedna z najlepszych naprawdę form treningu dla tego mózgu. Ja się będę powoli do końca zbliżał, ale chciałbym wam omówić coś takiego jeszcze krótko, co się nazywa granice ludzkich umiejętności, ludzkich możliwości dla tego mózgu. Ja wiem, że dużo ludzi lubi taką romantyczną wizję rzucać, że wszystko jest możliwe. To jest oczywiście absolutnie nieprawda, no bo nasz mózg jest ograniczony w jakiś sposób, też nas fizyka, biologia ograniczają tutaj. Ale mogę wam opowiedzieć, jakie rekordy są na dzień dzisiejszy w sportach takich różnych właśnie pamięciowych, które nie są żadną wyrocznią ostateczną jeszcze, bo zobaczcie, tak jak sporty fizyczne, wiele jest bardzo popularnych. Ludzie robią to od małego. Tak wszystkie sporty umysłowe, poza szachami, wszystkie inne sporty umysłowe są sportami bardzo niszowymi. Czyli robi je mało osób, nie robią tego wcale przez całe życie od małego. Wielu zaczyna w wieku dorosłym i wyniki nie są wyśrubowane, bo nikt za nie nie płaci, więc ludzie nie robią tego zawodowo wcale. A mimo to potrafią robić takie rzeczy, słuchajcie. Talia kart. Jak mamy talię kart, zapamiętuje się ją na czas na zawodach. Cały układ talii kart, 52 kart. Potem jest zadanie, żeby drugą talię, wiecie, ułożyć tak samo, że sprawdza, czy człowiek pamięta. Rekord świata w zapamiętywaniu talii kart w tym momencie to jest 12 sekund. 12 sekund z hakiem, to jest ponad 4 karty na sekundę. 50 słów w kolejności. Ludzie potrafią po bardzo niedługim treningu spokojnie zapamiętywać w 50 sekund. Rekord około 30 paru, mi się wydaje, jest w tym momencie. 50 słów w kolejności zapamiętać. Faktyczne uczenie się jest dużo łatwiejsze niż zapamiętywanie słów w kolejności. Teraz tak, obrazki, zapamiętywanie obrazków. Zapamiętanie 30 obrazków w kolejności. Są losowe obrazki, są na nich różne rzeczy, jakieś obrazki. Potem zadanie polega na tym, że dostajemy te 30 obrazków i musimy je ułożyć w dobrej kolejności. Rekord w to jest jakieś 7 sekund z hakiem na tą chwilę. Czyli to jest ponad 4 obrazki na sekundę ponownie. To jest jeden z powodów, dla którego gra memory, kojarzycie może grę memory, gdzie się obrazki odsłania. Dwa, jak odsłonisz dwa takie same obrazki, to bierzesz.
To się nie gra na żadnych zawodach, bo ta gra jest za łatwa. To nawet początkujący, jak tylko załapali, jak działają techniki pamięciowe, to już rozwalają tą grę kompletnie. Więc ja też kiedyś, pamiętam, z takim jednym gościem gadałem o technikach pamięciowych przez pół godziny, trochę mu tam poopowiadałem. Jak go drugi raz spotkałem, to powiedział mi, że zniszczyłem jego relacje rodzinne z dziećmi, bo on miał małe dzieci, tam chyba 5 i 7 lat, że go wcześniej te dzieci niszczyły w grę memory, a tak sobie pogadał ze mną pół godziny, jak działają techniki pamięciowe, próbował zastosować i zaczął niszczyć biedne dzieci, co zniszczyło jego relacje rodzinne. Więc miejcie to na uwadze. Zapamiętywanie cyfr, słuchajcie, rekord świata to jest w tym momencie 3238 cyfr w godzinę. 3238 cyfr w godzinę. Pi kiedyś ktoś wyrecytował 70 tysięcy z pamięci. Nie wiem, czemu ktoś miałby to robić, ale zrobił to. Kostkę Rubika w warunkach takich na czas można zapamiętać i w 6 sekund. Na przykład 1000 słówek z języka obcego można się nauczyć spokojnie w jeden dzień. Można, spokojnie, tylko trzeba potrenować, jak to robić. Co mówię, dla Was najważniejsze, że te techniki można wykorzystywać do czego sobie człowiek naprawdę zapragnie, jak sobie ogarnie, jak to działa na tych rzeczach takich, które robimy albo na zawodach, albo z tymi językami, gdzie wszystko jest opisane właśnie dokładnie tutaj, to potem można je wykorzystać wszędzie tam, gdzie warto coś pamiętać. Słuchajcie, ja zaraz będę kończył. Ja na pytania będę odpowiadał dzisiaj w taki sposób, że jak ktoś z Was ma jakieś pytania do mnie, coś, żebym omówił więcej, czy coś, bo tutaj czasami na te pytania odpowiadam. Zawsze jak się kończy na tym, że dostaję dużo pytań, robi się późno, nie ma wcale czasu, żeby na nie wszystko odpowiadać, a chciałbym na nie dobrze odpowiedzieć. Zostawcie pytania w komentarzach pod tym filmem, jak skończę mówić. Ja po prostu wejdę albo później, albo jutro, ja na nie obszernie odpowiem. Więc będziecie mieli odpowiedzi na swoje pytania. Zrobimy to w ten sposób. Ja jeszcze chciałbym, słuchajcie, na zakończenie powiedzieć, że poza tą książką, którą mam, ja kurs nagrałem kiedyś, wideo zapamiętywania o technikach pamięciowych, gdzie przypominam, jestem 14-krotnym rekordzistą świata. Ludzie z tego, co wiem, z tego kursu są zadowoleni, uczą się z niego faktycznie. Ostatnio, słuchajcie, jak byłem na platformie treningowej, gdzie się ścigamy z różnymi osobami jeden na jeden w zapamiętywanie. Wylosowało mi przeciwnika, który nazywał się Ignacy, który prawie mi dokopał w zapamiętywaniu imion. Okazało się, że miał na imię Ignacy, zapamiętywał imiona po polsku jak ja, więc po meczu zostałem z nim porozmawiać. On mi powiedział, że pół roku wcześniej skończył mój kurs po prostu. I tak mu się spodobało, że zaczął trenować zapamiętywanie na czas i pół roku mu zajęło do tego, żeby prawie mi dokopać w zapamiętywaniu imion. Czyli sądzę, że to działa. Ale tak, mam kurs. Kurs jest dostępny i na platformie internetowej, i na płytach. Na stronie każdytakmoże.pl/promocja. każdytakmoże.pl/promocja. Tam jest taniej promocja w tym momencie. Tam jest 13 tematycznych lekcji wideo ode mnie. Przeznaczone na 7 tygodni nauki o łącznej długości jakichś 8 godzin z wszystkim, co jest potrzebne. Celem tego kursu jest zostawienie Was z wiedzą, umiejętnościami, żebyście mogli radzić sobie z dowolnymi rzeczami. I kurs zaleca trenowanie przez 15 minut dziennie, bo trochę potrenować trzeba. Gdyby to wystarczyło, wiecie, przesłuchać tylko i człowiek od razu robiłby to świetnie, to wszyscy by tak robili. Trzeba chwilę potrenować, ale tylko trochę, nie za dużo, bo jakby trzeba było, wiecie, pół życia trenować, żeby uczyć się lepiej, no to lepiej byłoby ten czas wykorzystać, uczyć się innych rzeczy. Więc w technikach pamięciowych chodzi o to, żeby oszczędzać czas przede wszystkim. Więc to nie zajmuje wcale dużo czasu. Do tego kursu, słuchajcie, ja dorzucam gratis książkę jeszcze. Kurs znajduje się na płytach, więc przychodzi do Was wysyłka na płytach jeszcze dodatkowo, poza tym, że to jest na platformie internetowej. O, coś mi się tu wysypuje, chciałbym Wam to pokazać, jak to tu wygląda. Zobaczcie, tak to wygląda. Na płytach to jest głównie z tego powodu, że jak kiedyś z jakichś powodów platforma internetowa, powiedzmy, zniknie kiedyś, to zostaje z Wami na zawsze. To jest wiedza, którą możecie wykorzystać w całym życiu, do czegokolwiek. Techniki pamięciowe się jakby nie zmieniają, zawsze będą takie same, więc to zostaje z Wami na zawsze. Ja dorzucam do tego kursu jeszcze kostkę Rubika, która też poprawia swoje, tą wyobraźnię przestrzenną między innymi. Przy tym moim kursie jest jeszcze ekstra ode mnie nagrany kurs układania kostki Rubika. On nie jest częścią tamtego kursu, on jest po prostu dorzucony ekstra, jak ktoś chce ode mnie nauczyć się układać kostkę. I do kursu dorzucam jeszcze suplement diety Geniusz. Jeszcze raz, każdytakmoże.pl/promocja kurs. I każdytakmoże.pl/techniki książka.
Ja się dosiądę jeszcze. O, proszę, zapraszam. Ja się dosiądę, bo chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. 54 minuty, to szybciutko w 3 minuty powiem. A propos tego kursu. W ogóle fajny wykład. Naprawdę. Wow, dziękuję. Tak, bo ostatnio były inne rzeczy, a teraz są jeszcze inne, więc ja też tak słucham z boku. Słuchałeś mnie. Podsłuchiwałem, tak, przyznaję. Ale okej, nie wiem, czy ty nie słyszałeś pewnie tej historii, ale to opowiem i tobie, no, i opowiem wszystkim. A propos tego, czy to działa, czy to nie działa. Ja się mogę się wtrącić? Tak. To nie ma wątpliwości, czy techniki pamięciowe działają, czy nie działają. Słyszeliście może jakieś o szybkim czytaniu? Wpiszcie w internecie cokolwiek o szybkim czytaniu, od razu znajdziecie całą masę, czemu to jest pseudonauka i czemu to nie działa. A teraz spróbujcie znaleźć jakiekolwiek informacje o technikach pamięciowych. Nie znajdziecie, bo techniki pamięciowe są naukowo udowodnione, robimy je na zawodach, one po prostu działają, więc akurat z tym nie ma wątpliwości. Ale chcę podać konkretny przykład. Dobra, mów. Chyba ze 2 lata temu w Poznaniu robiłem spotkanie, może ktoś tam był, i była tam pani z takim tam chłopak chyba 10-11 lat miał. I ona mówiła, że on jest w szkole sportowej i kupiła ten kurs właśnie dla niego, bo mówiła, że w szkole ten chłopak, on chodzi do szkoły sportowej i jest genialnym pływakiem, tylko że no, ma problemy z nauką na tyle poważne, że chcieli go ze szkoły wyrzucić. Że po prostu odstaje na tyle od pozostałych dzieci, bo no, w ogóle sobie nie radzi. Tylko że jakby go wyrzucili z tej szkoły i musiałby pójść do szkoły specjalnej, no to nie mógłby pływać. I zaczęła przerabiać z nim ten kurs. Codziennie właśnie 10-15 minut siedziała z nim i przerabiała. I mówi, że tak jak najpierw dyrektor ją wezwał, że no, trzeba będzie dziecko przenieść do szkoły specjalnej, to po 3 miesiącach wezwał ją ponownie i pyta się na tej zasadzie, co się stało. Co się stało pani synowi, ponieważ on ma teraz 4 i 5, przecież to jest niemożliwe. I ona mówi, no co mu miałem powiedzieć? No co mu miałem powiedzieć? Więc podaję ci tak, nie wiem, czy mówiłem ci o tym, mówię, czy nie? Coś wspominałeś kiedyś, słyszałem tę historię. Więc tak to właśnie działa. Tylko że widzisz, jest to kwestia regularnej pracy. Ty opowiadałeś tutaj całą masę historii, tylko widzisz, ktoś się może zastanawiać, a po co mi to? Widzisz, tak naprawdę ja cenię sobie znajomość z Marcinem, dlatego że mi też podpowiada rozmaite rzeczy, jak pamiętać lepiej, dlatego że to w sumie chodzi o poprawienie jakości życia. Bo możesz sobie pomyśleć, no po co mam pamiętać 30 imion i nazwisk. Więc teraz wyobraź sobie, że jesteś na jakimś weselu, czy jesteś na jakimś przyjęciu, czy jesteś gdziekolwiek w publicznym miejscu i poznajesz nagle 30 ludzi, ale ich nie pamiętasz. Ale ty sam lubisz, kiedy mówi się do ciebie po imieniu. Więc widzisz, to chodzi o zwykłe kontakty międzyludzkie, o zwykłą interakcję, o to, o jak zawierasz znajomości i mówisz właśnie do ludzi po imieniu, to oni cię bardziej lubią. Więc tym samym ty o wiele więcej osiągasz. I to o tego typu rzeczy chodzi. Absolutnie nie namawiam cię do tego, żebyś to kupował. Nie musisz tego kupować, nie ma problemu. Pokazujemy ci ten cały zestaw, który uruchomiliśmy teraz, bo są rozmaite te wyprzedaże teraz. Więc masz to po to, żebyś skorzystał, żebyś spróbował. Jeśli ci to nie będzie podobać, to kurs, jeśli przerobisz kurs, uznasz, że nie działa, to po prostu dostaniesz zwrot wpłaty. A widzisz, są ludzie, którzy wydają na kursy nauki angielskiego miesięcznie 300 zł, 600 zł i przez rok uzbiera się tego 3600, może nawet 6000, tylko jak się wydaje tak co miesiąc, to człowiek sobie nie zdaje sprawy, że wydał 4000 na kurs. A przerobisz czy to książkę Marcina, czy przerobisz ten kurs, to tak się będziesz uczyć. Widzisz, inni dookoła, twoi koledzy, twoi znajomi będą się uczyć tego języka 2 lata, 3 lata, 4 lata, a ty to ogarniesz w 2-3 miesiące. Więc widzisz, oszczędzasz sobie po prostu czas, oszczędzasz sobie życie. A to jest naprawdę za tą wiedzę, która to jest praktycznie za darmo. Nie mówiąc o tym, że te dodatki, które dostajesz, są warte prawie 200 zł, więc to już w ogóle nie ma o czym mówić. 59 minut, więc myślę, że będziemy kończyć.
Jeszcze raz, jeśli Ci się podobało, warto dać lajka, z tego względu, że jak dajesz lajka, to Twoi znajomi zobaczą, że to działa, znaczy, że Ci się to podobało, więc więcej osób obejrzy ten film i nauczy się, jak się uczyć. I o to nam właśnie chodzi. Dziękuję bardzo, Marcinie. Ja dziękuję również za zaproszenie, dziękuję i przypominam, że pytania pod filmem możecie zostawiać. Ja albo później, albo jutro usiądę i na nie spokojnie odpowiem. Dzięki, kończymy.